ja sam bym się nie porwał na założenie spółki gamedevowej, bo to wtedy już by było totalnie jakoś zaskakujące i wręcz podejrzane. To było pokłosie znajomości z Robertem Ogłodzińskim, którego poznałem zresztą na Gamescomie, ostatnim Gamescomie przed pandemią. Koncentruję się na robocie mojej, prawda, na celach strategicznych i do pewnego stopnia nawet motywuje taka krytyka, tak? Bo gdyby wszyscy tak głaskali po główce, prawda, i mówili, jaki to ja jestem wspaniały, no to nie byłoby takiej motywacji, takiego oparcia. Czasami coś tam dotknie człowieka, ale jakby moment już w wir obowiązków wpadam, prawda, i koncentruję się na ważniejszych rzeczach niż tam jakaś opinia jednej czy kilku osób. Tak się śmieję czasami, że jakby jestem zsynchronizowany w ogóle z rynkiem, nie? Że ja czasami potrafię zachorować przed jakąś zwałą większą na rynku, nie? Że jakby to jest, wiesz, jak sieci neuronowe niemalże funkcjonuje. No jeżeli nie inwestujesz, no to właściwie tracisz w tych czasach i w ogóle tracisz, prawda, ogromną możliwość. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Super, że jesteście z nami. Zgodnie z zapowiedzią, dziś w studiu, w moim domu studiu, kolejny gość. Wieloletni inwestor indywidualny, bloger, autor książki o inwestowaniu, a od niedawna także założyciel spółki gamingowej, Albert Longterm Rokicki. Cześć, Albert. Cześć, Kama. Super, że udało Ci się do mnie dojechać. Dzisiaj absolutnie nie trzeba nikomu tłumaczyć, kim jesteś. Masz zawodowy, bardzo fajny dorobek. Od ponad 20 lat bardzo fajnie go sobie układasz. Chciałabym wrócić do początków, Albercie. Jak to wszystko się zaczęło? Skąd w Twoim życiu temat inwestowania? No, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do programu. Skąd zainteresowanie inwestowaniem? To opisałem to właśnie w mojej książce. Moja mama, wyobraź sobie, kupowała taki dziennik, on się nazywał Sztandar Młodych, już nie istnieje. Nie pamiętam. Ja czytałem zawsze ostatnią stronę, bo tam był sport, a na przedostatniej któregoś razu zauważyłem jakąś grę giełdową. Nie wiedziałem, o co chodzi. Zawsze miałem takie implikacje do rywalizacji, właśnie, no, chociażby dlatego, że się interesowałem sportem. Stwierdziłem, no spróbuję i zacząłem składać oczywiście takie wirtualne, można powiedzieć, zlecenia. To nie były realne zlecenia jeszcze, ja miałem 15-16 lat może maksymalnie wtedy. I zacząłem po prostu grać na giełdzie, brałem udział w tej grze giełdowej Sztandaru Młodych. No i wciągnęło mnie, miałem takie marzenie zostania maklerem w ogóle, bo to wiesz, oglądałem pierwszy film Wall Street z Michaelem Douglasem, więc takim uosobieniem sukcesu był dla mnie ten makler, wiesz, na 10, 11 piętrze wieżowca, czy gdzieś tam na Wall Street pracujący. No, potem zacząłem inwestować w 2000 roku, zaraz po pęknięciu bańki internetowej zresztą, także zaczynałem w ciężkich czasach. No, wiesz, zainwestowałem całe moje oszczędności studenckie w Electrim, w jedną spółkę, czyli złamałem wszelkie zasady inwestowania. Włożyłem wszystkie jajka do jednego koszyka, jak to się mówi, i jeszcze cały kapitał swój, no i popłynąłem. Przez moment byłem w plecy nawet 90%, więc cenna lekcja. Ja bym dedykował każdemu młodemu inwestorowi, właśnie początkującemu, na początek, żeby stracił właśnie paradoksalnie, bo to powoduje, że uzyskuje on dyscyplinę, że ma determinację, żeby się edukować, żeby kolejnym razem już nie stracić, prawda? Żeby chronić kapitał przynajmniej. Skąd miałeś w sobie tyle determinacji, żeby kontynuować to inwestowanie? Nie wiem, może to jest jakaś faktycznie przeznaczenie, jakaś misja życiowa, że pomimo właśnie trudności cały czas byłem zdeterminowany, byłem zmotywowany, żeby dalej inwestować. A zresztą podchodziłem do tego jak do wyzwania. Okej, nie udało się za tym pierwszym razem, ale wrócę na rynek już przygotowany lepiej, z własną strategią. Zapoznałem się dopiero wtedy z filozofią Warrena Buffetta. No właśnie, bo to jest twój idol. Dokładnie tak, bo te pierwsze wejście, no tak można powiedzieć, na pałę, tak? Jakby bez żadnego przygotowania, nie wiem, jakaś wiara we własne siły, że tak, że mi się uda. Jeszcze też przestrzegam, bo byłem studentem ekonomii. Co w nienaturalny, taki sztuczny sposób podbija pewność siebie, prawda? Bo skoro ja uczę się ekonomii, tam były też wykłady o giełdzie, no to no, mam przewagę na rynku. No, niestety nie przekłada się to na rzeczywistość. Ile czasu minęło od momentu, kiedy straciłeś na tej swojej nieudanej inwestycji, a do momentu, kiedy znów zacząłeś w 100% inwestować, wdrażając tę strategię, o której wspomniałeś?
No ja miałem dosyć dłuższą przerwę, bo przyznam szczerze, stratę zrealizowałem dopiero bodajże w 2005 albo 2006 na Elektrimie. Akurat on mocno wzrósł od takiego swojego minimum, tam koło 1 zł do chyba 15 nawet. Wow. Także wręcz teraz z perspektywy czasu ja żałuję, że nie kupowałem na tym dołku absolutnym, no ale byłem tak poobijany, że nie miałem chęci, prawda, jeszcze tam uśredniać. I wtedy tak na dobrą sprawę zaczęła się taka moja prawdziwa przygoda z inwestowaniem. Załapałem się na tą hossę 2005-2007, na końcówkę tej wielkiej hossy, ale akurat wtedy wzrosty były największe. Zarobiłem na spółce budowlanej, żeby było śmiesznie, czyli na Mostostalu Zabrze najwięcej wtedy. No i reszta jest historią. No do dzisiaj inwestuję, 22 lata doświadczenia. Powiedz coś więcej o tej strategii, bo myślę, że mam nadzieję, będą nas oglądać młodzi inwestorzy, którzy być może dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Jakbyś mógł przekazać im takie główne, cenne rady, to myślę, że byliby bardzo wdzięczni. No ja tutaj mogę tylko nawiązywać do mojego idola Warrena Buffetta, wspomnianego wcześniej, czyli przede wszystkim inwestycja długoterminowa. I nawet jak są jakieś tam potknięcia, kurs spada i tak dalej, jeżeli jest spółka perspektywiczna, dobrze zarządzana, to się zarobi w długim terminie. A druga kwestia to jest, najlepiej jest inwestować w coś, co się rozumie. I to też tutaj cytuję, sam tego nie wymyśliłem, tylko też Warren Buffett to podkreśla. Najlepiej mieć taki swój krąg kompetencji. Akurat w moim przypadku jest to sektor game devowy od 10 lat. I tu się czuję w miarę bezpiecznie. Dużo znajomości w branży udało się też wyrobić. Wiele rozmów z prezesami, z wieloma mam kontakty wciąż. No i w końcu też sam zdecydowałem się założyć taką spółkę game devową. Wyprzedzasz moje pytania, będę o to pytała za chwilę, ale jak już wywołałeś temat tego inwestowania w game dev, to chciałam zapytać, dlaczego właśnie ten rynek, w którym momencie zdecydowałeś, że to jest rynek, który będzie miał naprawdę mocną pozycję na polskiej giełdzie, a później giełda polska będzie game devem stała, można tak powiedzieć. Odpowiedź jest prosta. Wiedźmin 2. Czyli CD Projekt. Sukces, tak, Redów, i gdyby nie CD Projekt, podejrzewam, żebym się nie zainteresował jednak. Inne podmioty, które już wtedy były na giełdzie, jakoś tak mnie nie rezonowały ze mną. Dla mnie też było to, może to zabrzmieć troszeczkę naiwnie, ale czynnik patriotyczny też odgrywał rolę. Wiedźmin, czyli polska saga Andrzeja Sapkowskiego, jest teraz rozsławiona na całym świecie, ale już w 2012, kiedy rozpocząłem, nawet 2011 już rozpocząłem jeszcze inwestowanie w CD Projekt, jak był pod tickerem Optimusa. Bo tak, poprzez odwrotne przejęcie wszedł i na początku się mówiło Optimusa kupuję, tak? No potem CD Projekt, trzeba było się do tego przyzwyczaić. Ale właśnie ten czynnik tego IP też mnie bardzo kręcił, tak? Że jest to Wiedźmin, właśnie RPG, super. Poznałem też eksperta już wtedy właśnie od gier, od branży game devowej, Roberta, który, nie tego Roberta, z którym założyłem spółkę gamingową, ale faceta, który grał w gry właśnie w takie epickie RPGi i bardzo, bardzo zachęcał do zainteresowania się CD Projektem. Od wielu lat przyświeca ci taki cel, jakim jest edukacja rynku. Między innymi poprzez swój blog, który założyłeś lata temu. I tak sobie przypominam, że jak Paweł Biedrzycki ze Strefy Inwestorów, założyciel serwisu Strefa Inwestorów, był moim gościem, to pamiętam takie zdanie, które tutaj powiedział. Powiedział: śmiem twierdzić, że jestem pierwszym finansowym blogerem w Polsce. No więc jak mam ciebie tutaj dzisiaj, to chciałabym to zweryfikować, bo wydaje mi się, że w podobnym okresie zaczynaliście pisać bloga finansowego. Czy Paweł był pierwszy, czy ty byłeś pierwszy? Wiesz co, dla mnie jest to nieistotne. Ja zaczynałem, do twojej wiadomości, w grudniu 2006 założyłem bloga, ale wcześniej byłem rozpoznawalny na forum money.pl, właśnie pod nickiem Longterm. Czyli wcześniej byłem forumowiczem od bodajże 2005 roku. Jesteś też autorem książki Long Term, jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk. Dlaczego napisałeś książkę? Od zawsze chciałeś być autorem i przelać na papier swoją wiedzę. Czy może publika, którą zgromadziłeś przez te lata, domagała się takiej książki? Jakie były determinanty tego, że ta książka powstała? Ja nie miałem zamiaru napisać książki i gdybym wiedział, ile jest przy tym pracy, to pewnie bym się nie podjął, więc dobrze, że nie wiedziałem.
namówił mnie PWN, czyli po prostu redaktor się z PWN-u, czy tam osoba odpowiedzialna właśnie za wydawnictwo, zgłosiła się do mnie, czytała ta osoba bloga, ceniła, więc tutaj zostałem namówiony. Absolutnie nie żałuję i to akurat jest wielka satysfakcja dla mnie, że nawet najwięksi hejterzy, nawet tacy, którzy na przykład chcieli zrezygnować z abonamentu, z subskrypcji long term, to chwalili książkę, że okej, książkę w porządku napisał. Do hejterów wrócimy. W czerwcu 2020 roku pamiętam, że rynkiem, no wstrząsnęła to może za dużo powiedziane, ale zaskoczyła informacja o tym, że zakładasz własne studio gamingowe. Czyli osoba, która do tej pory inwestowała w game dev, teraz stanie na czele swojej spółki. I pamiętam jak dziś, że wywołało to naprawdę duże poruszenie. Jak to? Jak to w ogóle możliwe? Jak to wszystko da się pogodzić? Powiedz proszę, skąd w tobie decyzja o założeniu studia? I tutaj ponownie właśnie, ja potrzebuję zawsze jakiegoś bodźca. Ja sam bym się nie porwał na założenie spółki gamedevowej, bo to wtedy już by było totalnie jakoś zaskakujące i wręcz podejrzane. To było pokłosie znajomości z Robertem Ogłodzińskim, którego poznałem zresztą na Gamescomie, ostatnim Gamescomie przed pandemią. Na stoisku Warsaw Games. Wtedy Robert pracował dla Warsaw Games, wyobraź sobie. I tam żeśmy zamienili dosłownie kilka zdań, ale wymieniliśmy się wizytówkami i potem skontaktowaliśmy się w Warszawie, kilka lunchy, kilka wspólnych kaw, no i doszliśmy do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby założenie studia Game Dev. I tutaj ze znajomościami Roberta, z jego wiedzą o świecie gier, o produkcji, zresztą to jest doświadczony narrative designer, który pracował przy Wiedźminie III i Cyberpunku 2077. Praktycznie nie ma chyba doświadczonej osoby w branży, która by go nie kojarzyła, tak? Więc no, poczułem się bezpiecznie, mając taką osobę na pokładzie. Skompletowaliśmy zespół i rozpoczęliśmy produkcję Space Tale, bardzo ciekawego tematu. No właśnie, jak jesteśmy już przy tej grze, powiedz coś więcej. Ja wiem, że to jest platformówka z gatunku science fiction. Głównym bohaterem jest suczka imieniem Bea i Bea wyrusza w podróż w kosmosie, odkrywa planety, ale jej nadrzędnym celem jest to, żeby powrócić na Ziemię do swojego przyjaciela chłopca, mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Powiedz, skąd inspiracja na właśnie taką tematykę? Wiesz co, to Robert był jednym z pomysłodawców i tam taki krąg jest też pierwszych pomysłodawców, między innymi Rafał Nagiecki, który pracował w CD Projekcie wcześniej i w Techlandzie, Łukasz Palkowski, reżyser Bogów, znanego filmu o Zbigniewie Relidze, jest autorem scenariusza. Nie był to mój pomysł, ale bardzo ciekawa IP, gdzie dużo prac koncepcyjnych już było gotowych, także to nas bardzo zainteresowało, zainspirowało i pomyśleliśmy, nie, no to musi być to. I taka ciekawostka, że ogłosiliśmy niedawno datę premiery, 3 listopada, i to jest, wyobraź sobie, 65. rocznica wysłania pierwszego psa w kosmos o imieniu Łajka. Science fiction teraz bardzo wraca, Avatar wrócił do kin, Duna, tak, moja ukochana franczyza, tak, w zeszłym roku zresztą. Jedna z planet jest podobna do Duny, z kolei w naszej grze, a z kolei kolejna plansza jest bardzo podobna do Avatara, taka z bujną roślinnością, więc... Brzmi ciekawie, bardzo ciekawie. Niedawno dostępniliście demo projektu. Powiedz, z jakim odbiorem to demo się spotkało i zawsze to jest takie fajne ze względu na feedback, który uzyskuje się od graczy. Co gracze mówili o tej produkcji? Czy dawali wam jakieś sugestie, prośby o zmiany, uzupełnienia w tej grze? Tak, prolog na początku się ukazał, potem żeśmy z prologu zrobili demo, tak na dobrą sprawę, natomiast bardzo nas cieszą przede wszystkim wysokie oceny prologu. 97% opinii na Steamie jest pozytywnych. Świetny wynik. Kilka dosłownie mieliśmy negatywów związanych z brakiem kontrolera, który by obsługiwał w pełni grę, bo na początku on nie obsługiwał w pełni, teraz żeśmy to naprawili, także za ostatnie 30 dni jest 100% pozytywów. Natomiast demo to jest ten sam build, ten sam fragment gry, też zbiera niezłe opinie, tylko ich nie widać w naturalny sposób, bo demo się pobiera i nie ma możliwości, żeby na Steamie były widoczne opinie, ale z ankiet wygląda, bo prowadzimy takie ankiety, sondaże, wynika, że jest co najmniej nieźle.
streamerzy, którzy ogrywali grę, też bardzo wysoko ją cenią i to są streamerzy nieprzypadkowi, tylko ci, którzy wcześniej grali w gry referencyjne, podobne do naszej, czyli Ori, Hollow Knight, więc oni tak zupełnie szczerze, bo myślę, że tutaj by się przecież nam nie podlizywali, jakoś specjalnie oceniają na 9 na 10 tą naszą platformówkę, także no jesteśmy zadowoleni z odbioru, jakościowo, produkcyjnie naprawdę uważam, że jest ok. Wyprodukowaliśmy grę w terminie, w zakładanym budżecie. Zgadza się. Jeszcze wyportowaliśmy tę grę na Nintendo Switch samodzielnie i przeszliśmy certyfikację. Niedawno mieliśmy już akcept z Nintendo za pierwszym razem, także od strony produktu to czujemy się bardzo silni. Na rynku, jak sam doskonale wiesz, gier nie brakuje. Dlaczego gracze mieliby zwrócić uwagę akurat na wasz tytuł? Co was wyróżnia? Podczas targów Gamescom odwiedzający gracze nasze stoisko mówili, no wygląda jak Ori, czy podobne wibracje ma jak Ori, tak? Jak się gra, to podobne emocje wzbudza. Graficznie bardzo ładnie, muzycznie, muzyka napisana przez Bartosza Hajdeckiego, wybitnego kompozytora filmowego. Także od strony artystycznej na pewno tak, super, łamigłówki wymagające. Przyznam szczerze, nad niektórymi siedziałem godzinę albo dłużej, żeby rozwiązać. Prowadziliśmy ten system takich podpowiedzi. Natomiast chcielibyśmy, żeby gra łączyła pokolenia. Żeby rodzic z dzieckiem mogli jednocześnie sobie pograć, tak jak ja ze moim synem Stadziem gram na przykład w Animal Crossing, gdzie mu tłumaczę, bo Animal Crossing nie ma tłumaczenia polskiego, więc głównie chodzi, tato, co to znaczy, nie? I tak co chwilę, wiesz, tam mu tłumaczę tę grę, czy też po prostu każe mi patrzeć, jak on gra, tak? W Smurfy, czy w Ninja Go i tak dalej, czyli sam muszę być obserwatorem, także no... Podejrzewam, że możemy to osiągnąć, tak? Że będzie to taka gra cross-generation, a jak rodzic będzie podpatrywał właśnie tę grę, to sobie po cichu nie będzie się przyznawał w pracy czy tam wśród swoich znajomych, ale kupi sobie wersję pecetową. Wywołałeś temat Tadzia, więc tutaj zahaczę o chwilę o twoje życie prywatne, jeśli pozwolisz. Okay. Jesteś osobą tak, myślę, bardzo zajętą. Robisz mnóstwo rzeczy. Blog, konferencje. Jesteś prelegentem na tych konferencjach, masz spółkę gamedevową, udzielasz się bardzo medialnie, nagrywasz swoje wideo, no i masz rodzinę. Jak łączysz ten balans między życiem prywatnym a życiem zawodowym? Potrafisz to robić? No w ostatnim czasie jest to ciężkie, natomiast weekendy są dla mnie świętością. Jeżeli nie mam czegoś bardzo ważnego, no tak jak chociażby konferencja, która ma się odbyć właśnie dzień po nagraniu naszego odcinka, konferencja Książęca Street, no to jeżeli nie mam czegoś takiego istotnego, no to staram się być w domu i maksymalnie dużo czasu spędzać z moimi dziećmi. Mam dwójkę w ogóle, mam też córkę. Janinkę, która jeszcze 5 lat, ale jeszcze nie gra w gry. Jakoś na jeszcze, razie kto wie. Znam cię od 5 lat, niezbyt dobrze, natomiast się kojarzymy. Spotykamy się raz na jakiś czas przy okazji głównie jakichś konferencji właśnie finansowych. I taką mam refleksję, że część osób za tobą nie przepada, a druga część wręcz cię uwielbia, a nawet wielbi naprawdę, jesteś dla nich strasznie ważny i imponujesz im w tym, co robisz, bardzo cię słuchają, jeśli chodzi o inwestowanie. Jak ty to odbierasz? No to słuchaj, 50-50 to dobry, to bym wybory już wygrał, tak? Tak mi się wydaje, że tak. Natomiast moje pytanie bardziej zmierza do tego, jak radzisz sobie z krytyką, bo niestety żyjemy w takich czasach, że jeżeli jest się aktywnym zawodowo, robi się sporo rzeczy, pokazujesz się jednak przed kamerą, występujesz publicznie, no to niestety każdy z nas spotyka się z hejtem. Jak radzisz sobie w takich sytuacjach, kiedy dotyka cię krytyka? Ja bym powiedział, że koncentruję się na robocie mojej, prawda, na celach strategicznych i do pewnego stopnia nawet motywuje taka krytyka, tak? Bo gdyby wszyscy tak głaskali po główce, prawda, i mówili, jaki to ja jestem wspaniały, no to nie byłoby takiej motywacji, takiego oparcia, prawda, żeby udowodnić jednak troszeczkę tak innym, ale i sobie przede wszystkim. Natomiast ja dorobiłem się grubej skóry właśnie jako bloger, jeden z pierwszych, bo pewnie Paweł był pierwszy, niech on będzie pierwszy, tak? To dorobiłem się tak zwanej twardej skóry. Wiadomo, że czasami coś tam dotknie człowieka, ale jakby moment już w wir obowiązków wpadam, prawda, i koncentruję się na ważniejszych rzeczach niż tam jakaś opinia jednej czy kilku osób. Czy zawsze tak było, czy można się tego nauczyć?
Można się nauczyć, myślę, tak? I ja każdemu dedykuję, że jakby no, przeciętnych osób nie hejtuje się raczej, tak? No bo to nawet szkoda czasu, no tam ktoś jest mało ważny, tylko tych największych tak naprawdę, nie? Tutaj cytuję Kobe Bryanta, który to kiedyś powiedział, to mi bardzo pomaga, nie? Że właściwie średnich czy nawet dobrych się nie hejtuje, tylko tych największych. Czy dzisiaj wyobrażasz sobie życie bez inwestowania? Czy byłbyś na przykład dla życia prywatnego w stanie zrezygnować ze swojego zawodowego rozwoju tak dynamicznego, i na przykład porzucić inwestowanie? Nie, to już nie wyobrażam sobie życia bez inwestowania. To jakby już w takim DNA, jakby ja tak się śmieję czasami, że jakby jestem synchronizowany w ogóle z rynkiem, nie? Że ja czasami potrafię zachorować przed jakąś zwałą większą na rynku, nie? Że jakby to jest, wiesz, jak sieci neuronowe niemalże funkcjonuje, ale no mówię, jak się w to wejdzie i się to pokocha, no to praktycznie nie ma wyjścia już, a zresztą dlaczego, nie? Jeżeli teraz szczególnie w czasach inflacji, jak pobić, jak mieć szansę w ogóle, żeby nie traciła nasza gotówka czy oszczędności na wartości, jeżeli się nie inwestuje. No jeżeli nie inwestujesz, no to właściwie tracisz w tych czasach i w ogóle tracisz, prawda, ogromną możliwość. Ja się cieszę, że relatywnie wcześnie zacząłem, prawda, i będę właśnie namawiał moje dzieci, żeby zaczęły wcześniej. Zobaczymy, czy się w to wkręcą, ale tylko inwestować. Powiedz, jaką przyszłość widzisz dla polskiej giełdy i co myślisz o rynku New Connect, który co do zasady jest też kontrowersyjnie oceniany przez wiele osób. Jedni chcą się tam dostać, widzą w tym wartość, drudzy absolutnie mówią, że nie. Znaczy, ja bym chciał z Long Term Games przenieść się na główny parkiet. Wiadomo, że tam jest kryterium przede wszystkim kapitalizacji. Natomiast ja bym nie przekreślał New Connect. Jest to szansa, żeby spółka zaistniała, żeby spełniła obietnicę wobec inwestorów, czy pozyskała kapitał właśnie. Ja wciąż tutaj powtarzam, że jednak jest to najtańszy kapitał, jeżeli chodzi o finansowanie dla spółki. I co najważniejsze, że jeżeli się wyemituje akcję, no to jest kapitał własny przedsiębiorstwa już. Nie trzeba tego nikomu oddawać, prawda? Natomiast jeżeli pytasz o przyszłość polskiego rynku, no to jesteśmy wciąż takim 20-paroletnim młokosem, można powiedzieć, młodym rynkiem. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych 200 lat, to w ogóle mnie to śmieszy takie porównanie. My się tego uczymy, prawda? I jakby całe społeczeństwo się uczy tego, czym jest rynek kapitałowy. W porównaniu ze Stanami właśnie mamy dużo do nadrobienia. Tam około 50% oszczędności społeczeństwa jest ulokowane pośrednio lub bezpośrednio na giełdzie poprzez programy emerytalne, fundusze jakieś pracownicze i tak dalej. W Polsce jest to pewnie około 10% i to włączając PPK teraz narzucone. Więc ile mamy do nadrobienia? Ja uważam, że polska giełda w ogóle nie odzwierciedla realnej gospodarki, bo my jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy w 2003, czyli kiedy ja zaczynałem inwestowanie, a PKB Polski no, wzrósł chyba o 100% od tamtego. Nie chcę skłamać, ale no, grube kilkadziesiąt procent. Jak się Warszawa rozwinęła, zresztą jesteś przecież też w stanie to potwierdzić. Jasne. Ile startupów, ile firm wspaniałych powstało, a my wciąż jakby w tym samym miejscu tkwimy, gdzie byliśmy ponad 20 czy 20 lat temu, także jest to absurd według mnie, więc ja jestem optymistą, żeby w końcu ta giełda odzwierciedlała. Teraz mi się udało to powiedzieć poprawnie za pierwszym razem. Czas pokaże, ale mamy nagranie. Mam nadzieję, że będziemy je sobie cytować w przyszłości. Powoli kończymy, natomiast chciałam jeszcze zapytać Cię najpierw o Long Term Games. Jakie plany na najbliższą przyszłość masz dla tej spółki? No teraz wszystkie ręce na pokład i premiera. Poliszowanie, tak, jakaś naprawa ostatnich błędów, premiera 3 listopada, Spacetail, PC i Nintendo Switch, ale można w darmowe demo też pograć, jest do pobrania na Steamie. Później, jeżeli będzie sukces, a w to bardzo wierzymy, Spacetaila, no to sequel. Nie powinienem tego mówić już teraz, no ale jest to tajemnica Polishana, że jak jest sukces, tak jak Frostpunk powiedzmy, to Eleven Beat trzeba to od razu w dwójkę. Także tak, ale mamy też projekt 2, o którym na razie nie mówimy i nie chcemy mówić, ale w fazie koncepcyjnej już się znajduje. No oczywiście też dodatek do Spacetaila praktycznie jest przygotowany, też będziemy w stanie go w pierwszym kwartale przyszłego roku opublikować. Zapytam na koniec prywatnie. Czy masz marzenia, którymi możesz się z nami podzielić? Wiesz co, no raczej takie cele bardziej bym tutaj, bo marzenia no to się spełniają, nie spełniają. Jakby taki cel strategiczny, no to powtórzyć sukces Buffetta. To jest mój cel. Tego Ci życzę, Albercie. Jesteś jeszcze młody, jest dużo lat jeszcze przed Tobą. Mam taką tradycję, że moim gościom wręczam taki mały
upominek. Słuchajcie, okay. Właśnie pady prawie wypadły. Kamakiatto. Bardzo proszę. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Super, że znalazłeś czas, a wiem, że u Ciebie dynamicznie, bo tak jak mówiliśmy, przed Tobą Książęca Street, więc pełno przygotowań. Tym bardziej mi miło, że znalazłeś czas i ochotę, żeby mnie odwiedzić. Dziękuję Ci bardzo, Albercie, za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko widzom. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam oczywiście do subskrypcji. Do zobaczenia już wkrótce.